Dzień dobry. Bliski jestem poglądowi holistycznemu, całościowemu. Jest to pogląd, który zakłada, że wszystko tworzy pewne układy całości. I wszystkie elementy tej całości oddziaływują na siebie i mają wpływ. Przykładem takiego holistycznego działania i myślenia jest hinduskie przysłowie, które mówi, że człowiek jest jak dom o czterech pokojach. Jest pokój myśli, umysłu, pokój ciała, robię coś, pokój emocji, czuję, współodczuwam i pokój ducha, wierzę. Codziennie powinniśmy odwiedzać każdy z tych pokoi lub przynajmniej przewietrzać. Większość z nas zaniedbuje jednak niektóre pokoje i więcej czasu spędza w jednym lub w drugim. A chodzi o równowagę, która wzmacnia naszego ducha. Daje też nam spokój i harmonię. Co to jest ten duch? Duch to jest nic innego jak jakaś wewnętrzna energia, jakaś siła, moc, która pozwala nam coś robić lub nie. Z wykształcenia jestem humanistą. Użyję słowa rzadko stosowanego z języka polskiego, które jest bardzo zbliżone też do tej kwestii ducha. Imponderabilia. Rzecz nieuchwytna, nie do końca mogąca się określić, ale rzecz, która oddziaływuje na rzeczywistość. Przykładem takich drobnych imponderabili będą takie bańki mydlane. Dlaczego? Każdy z nas robił takie bańki, kiedy był dzieckiem. Bańki mówią nam o pewnym stanie ducha. Mówią nam o zabawie, o tym, że z takiej zabawy tworzy się radość. A duch karmi się naszą radością. Ile razy ty jesteś radosny? Ile w sobie masz radość? Stworzyłem taki przepis na tort ducha. Może z tego powstanie kiedyś jakaś książka, nie wiadomo. Cztery komponenty są bardzo ważne, żeby tort był dobry. Pierwszy komponent – siła. Siłę rozumiem jako pewną skalę natężenia energii. Drugi komponent – poznawanie siebie. Trzeci komponent – akceptacja. I czwarty – wytrwałość. Jeżeli popatrzymy na cztery wyrazy, pierwsza litera każdego z tych czterech wyrazów tworzy wyraz spaw. Spaw to jest nic innego jak coś, co się łączy, jest z sobą nierozerwalnie związane. Takie super glue. I ten super glue tworzy wiarę. A wiara jest bazą naszego ducha. Poznawanie siebie. Jaki jest twój styl komunikacji? Jakie są twoje dominujące emocje? Jak ty siebie postrzegasz, jak widzą ciebie inni? Dlaczego robisz to, co robisz? Co jest dla ciebie ważne? Jaką masz postawę wobec świata? Akceptacja. Przyzwolenie na coś. Zgoda. W życiu jest zawsze różnie. Raz tak, raz tak. Są pewne stany psychiczne, które mówią, że może jest tak, może tak. Zależą też od okoliczności, jakie są wytwarzane. Jeśli czegoś nie akceptujemy, to również duch nasz słabnie. Jeśli trwamy w tym braku akceptacji, duch słabnie jeszcze bardziej. Jeśli chcesz siedzieć, to siedź. Jeśli chcesz płakać, to płacz. Jeśli chcesz krzyczeć, to krzycz. Tylko nie wahaj się. To osłabia naszego ducha. Wytrwałość.
Wytrwałość często wynika z naszej akceptacji lub jej braku. Siła naszego ducha związana jest z naszym systemem wartości, w to, co wierzymy i chcemy utrzymać. Jeżeli wiemy, co jest dla nas ważne, chcemy to utrzymać, to do tego dążymy. Dążenie prowadzi do wytrwałości, a wytrwałość prowadzi do tego, że się nam to chce. Wytrwałość jest związana też z naszą postawą fizyczną. To znaczy, że trzeba traktować swoje ciało jak średnio lubionego psa, przynajmniej raz dziennie wyprowadzać na spacer. Wytrwałość to również to, jakie sobie każdy z nas stawia wyzwanie i stawia temu czoło. 2 lata temu postanowiłem sprawdzić swoje kompetencje w branży doradczej, szkoleniowej, a przy okazji bardziej się zmotywować, stworzyłem firmę handlową od podstaw branży mi kompletnie nieznanej. Teraz mam wyłączną dystrybucję takich szwajcarskich dermokosmetyków. Z sukcesem, bardzo dobrze przyjęta na naszym rynku. Stawiaj czoło. Nigdy nie wiadomo. Wiara to kwestia skali pragnień. Dlatego należy wchodzić w siebie bez pukania. Wychowałem się na wsi, na końcu wsi były takie 4 domy, miejscowi nazywali to Korea, daleko od centrum. Zdarzało mi się, że do szkoły średniej chodziłem po pas śniegu, ale zawsze miałem wiarę. Jak skończyłem studia, a pochodzę też z wielodzietnej, biednej rodziny, nigdy na nikogo na nic nie liczyłem. Wyjechałem do Anglii, nie znając języka angielskiego, oprócz jednego zdania. I am looking for a job. Po miesiącu, kiedy skończyły mi się pieniądze, było tego niewiele. Poszedłem za 17 funtów zjeść ostatni obiad na Victoria Street. To była grecka restauracja, chyba się nazywała Psisteria. Polka była kelnerką, Portugalczyk wyjechał na urlop, który był za barem. I tam dostałem pracę. I zostałem 1,5 roku. Nigdy nie wiadomo. Nie należy się poddawać. Mój wspólnik wsiadł do tego pociągu, który jechał z Krakowa do Warszawy. Wysiadł na pierwszej stacji za Krakowem i dzwoni do mnie i mówi, no jak teraz wrócę innym pociągiem, to nie zdążymy podpisać ważnej umowy. Ja mówię, no to wiesz co, to zatrzymaj pociąg. Ale pociąg to nie samochód. Nigdy nie wiadomo. Ale jak zatrzymać? To tak jak się zatrzymuje samochód, autostop. Ale to jest intercity, pociąg osobowy. Zrób to, nigdy nie wiadomo. Pociąg się zatrzymał. Mój wspólnik wsiadł do pociągu. Konduktor zdziwiony, skasował bilet. Ten pociąg nigdy się tu nie zatrzymuje, jak pan siadł. Zatrzymałem pociąg. Czy mój wspólnik zrobiłby to, gdybym go nie zachęcił? Nie. Zachęta wychodzi z serca, nie z mózgu. Ważny jest również duch przekazu. Powinien się odbywać holistycznie, całościowo. Na tych kilku poziomach równocześnie. Czyli na poziomie tego, co mówimy, pokój naszych myśli, pokój emocji, ducha i ciała. Stąd energia duchowa płynie i wzmacniamy naszego ducha. Bądź na tak. Nigdy nie wiadomo. Przyjmuj propozycję na tak i. Stwórz twój pozytywny nawyk. Większość nawyków to jest nic innego jak kwestia ilości powtórzeń, które mamy. Tak i wówczas będziesz bardziej odważny. Tak i wówczas będziesz bardziej wytrwały. Tak i wówczas nawet kropkę nad i postawisz kolorowo.
Moja żona chodzi na kurs jogi od wielu lat i zawsze mówiła, że po każdym ćwiczeniu instruktorka mówiła: dobrze wykonane ćwiczenie, dobrze, dobrze, dobrze. Ale zachorowała i przysłała koleżankę. A koleżanka po każdym ćwiczeniu mówiła: dosyć, następne ćwiczenie, dosyć, następne ćwiczenie, dosyć. Atmosfera już nie była taka sama. Duch zespołu osłabł, samopoczucie było już inne. Dopiero kiedy pani Iwona wróciła z powrotem, ćwiczenia zaczynały się i kończyły znowu dobrze, wszystko wróciło do normy. Dobieraj słowa. Nagraj swój głos. Spraw swój ton, intonację, tempo mówienia. Akceptuj swój głos. Jest częścią ciebie. Nie co, ale jak. To jest kolejna ważna rzecz. Co jeszcze buduje naszego ducha? Mój syn w szkole podstawowej miał takie wypracowanie na temat bohaterów. Koleżanki, koledzy pisali o różnych bohaterach. Historycznych, znanych muzykach, idolach. Pamiętam, jak dziś mój syn napisał o mnie. Duch karmi się prawdą, tym, co jest dla kogoś ważne i wyraża ten ktoś swoją postawę taką wdzięczności. Siła wzmacniania naszego ducha dotyczy wielu rzeczy. Budowanie tego ducha powinniśmy zacząć od tego spawu. Czyli pamiętać, że siła naszego ducha to jest kwestia tej skali natężenia tej siły, czy my ją rozumiemy, kontrolujemy, mamy na nią wpływ. Poznawanie siebie. Akceptacja. Czasami jest tak, że żeby dojść do źródła, trzeba iść pod prąd. Wytrwałość. Wytrwałość to jest kolejna rzecz, którą uważam za bardzo ważną. Odwaga jest dobra, ale wytrwałość lepsza. Nasz duch potrzebuje też czasami intymności. Zrób coś pozytywnego, ale nikomu o tym nie mów. Ani żonie, ani mężowi, ani dzieciom, nikt to ciebie zna. Zrób coś pozytywnego i zostaw dla siebie. A to będzie rozkosz z tobą. Pamiętam, jak kiedyś na studiach byłem w Toruniu i pani chórzystka w jakimś kościele tak pięknie śpiewała, że poszedłem na toruński rynek czy deptak, kupiłem bukiet kwiatów i je zaniosłem. Dopiero dzisiaj o tym mówię, po raz pierwszy. Ale do dzisiaj to noszę z sobą. Wzmacnia to mojego ducha. Zrób coś pozytywnego, ale nikomu o tym nie mów. Weź to z sobą do grobu. Bądź na tak, przyjmuj propozycję. Pamiętaj o moim pociągu. Pamiętaj o tym, czym jest spaw, który tworzy wiarę. Można zrobić też tak, że w domu sobie możecie napisać jedną rzecz, która osłabia twojego ducha, gdzie nie masz sukcesów, porażki. I drugą rzecz, która wzmacnia twojego ducha. Osiągasz coś, masz sukcesy. Co to jest? Napisz to sobie. Być może możesz podzielić się z tym, z kimś, kogo znasz. Zobaczycie, to są takie same wyniki. Może anonimowo wyślecie do mnie mail, list lub nieanonimowo i stworzymy narodowy spis o Polakach i stanie jego ducha. Nigdy nie wiadomo.
biegam na długie dystanse i zawsze, kiedy już jest bieg zakończony, mam takie też ćwiczenie na równoważenie energii, ponieważ energia fizyczna i pokój ciała jest też bardzo ważny. I zrobimy to ćwiczenie na końcu. Czy mógłbym poprosić wszystkich, żebyśmy wstali? Ok? Ja tylko wytłumaczę, na czym to polega. Jest takie słowo. Ha, ha, ha. I wymówimy to słowo ha, podnosząc tak ręce. Ja mikrofon odłączę za chwilkę, żeby było, nie było piku, jak to pan określił. Raz, dwa, trzy. Ha! Okej, jeszcze nie. Teraz jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Ha! I trzy razy ha. I do końca wytrwacie wszystkich prelegentów. Jeszcze raz. Ha! 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 Chciałbym się z państwem też pożegnać pewną sentencją, która nie jest moja. Wiktora Hugo. Bądź jak ptak, który gdy siada na gałęzi zbyt kruchej i czuje, że spada, śpiewa dalej, bo wie, że ma mocne skrzydła. Dziękuję.